Szczupaki z krainy szkierów. Szwecja od zawsze kojarzy się nam z zielenią lasów i błękitem wody. Ten niezwykle rozległy kraj, rozciągający się na powierzchni prawie 450 tysięcy kilometrów kwadratowych, dysponuje wprost niezliczoną ilością cudownych polodowcowych jezior z kryształowo czystą wodą, licznymi rzekami o charakterze górskim bądź nizinnym, a także kilkoma tysiącami kilometrów morskiego wybrzeża. Nadbałtycki krajobraz Szwecji różni się jednak znacząco od znanej nam z Polski równej linii brzegowej, zakończonej piaszczystymi plażami i wydmami. Brzeg w Szwecji jest poszarpany i skalisty, a jego linia niezmiernie urozmaicona. Tysiące wysp, wysepek i zatok tworzą tak zwane szkiery. Przybrzeżne wody Szwecji charakteryzują się bardzo niskim zasoleniem i przypominają raczej jeziora niż morze. Brzegi często porośnięte są gęstymi trzcinami. Roślinność podwodna zdumiewa swą bujnością, a wiele gatunków żyjących tu ryb znanych nam jest bardziej z wód słodkich niż z morza. W szkierach występują olbrzymie stada dorodnych leszczy, płoci i linów. Bogata jest populacja węgorza i bałtyckiego jazia, a z ryb drapieżnych często można spotkać tu okonia i sandacza. W określonych porach roku szkierowe wody aż kipią od podążających na tarło śledzi. Nie brak tu też szlachetnych troci wędrownych i atlantyckich łososi. Jednak prawdziwym królem szkierowych zatok jest najpopularniejszy ze słodkowodnych drapieżników – szczupak. Ryba ta znajduje w lekko słonawych, pełnych drobnicy wodach idealne warunki do rozrodu i rozwoju. Szkierowe szczupaki rosną znacznie szybciej od swych jeziorowych kuzynów, osiągając w ciągu kilku zaledwie lat 4 do 5 kg masy. Dzięki temu szwedzkie wybrzeże jest prawdziwą mekką wędkarzy z całego świata. Lepszych wód szczupakowych nie znajdziemy bowiem nigdzie indziej. Zarówno rozmiary łowionych tu ryb, jak i ich ilości spełniają oczekiwania najbardziej wybrednych turystów z wędką. Często stąd pochodzą ich życiowe rekordy. Szczupaka łowi się w szkierach na spinning, trolling lub metodą żywcową. Jednak nie w każdym rejonie długiego szwedzkiego wybrzeża dozwolone są wszystkie z tych technik. Na przykład na określonych odcinkach można łowić wyłącznie na spinning. Największe szkierowe szczupaki osiągają masę ponad 20 kg, a ryb metrowej długości jest tak wiele, że tylko nieliczni pechowcy nie mają okazji spotkania z podobnym okazem, o jakim w Polsce zazwyczaj można tylko pomarzyć. To właśnie szkierowe szczupaki będą bohaterami naszego filmu. Prosimy zasiąść wygodnie w fotelach, porozkoszować się pięknem skandynawskiej przyrody i przeżyć wspólnie z uczestnikami wyprawy wiele emocjonujących chwil. A potem zapraszamy na wielkie szczupaki do Szwecji. Tam wędkarstwo daje prawdziwe spełnienie. Nasza wyprawa na szkierowe szczupaki odbywa się w znakomitym terminie, drugiej połowie maja. To czas, kiedy cała natura tętni budzącym się życiem, a szczupaki potarle są coraz aktywniejsze. Miejscem docelowym jest zatoka Syrsan, położona na północ od nadbałtyckiego portu Västervik. Od promowej przystani w Karlskronie dzieli ją jedynie nieco ponad 200 km. W wyprawie biorą udział Piotr Motyka i Maciek Rogowiecki z Biura Turystyki Wędkarskiej Eventure Fishing, Jacek Kolendowicz, redaktor naczelny magazynu Wędkarski Świat oraz Sławek Szczęśniak, na co dzień satyryk i reżyser, a w wolnych chwilach zapalony wędkarz. Na miejscu dołączy do nas w charakterze przewodnika Grim McKenzie, Australijczyk mieszkający od wielu lat w Szwecji. Fantastyczny wędkarz i niezrównany kompan. Przez Bałtyk przeprawiamy się jak zwykle promem. Tym razem komfortową jednostką Stena Baltica, towarzystwa Stena Line. Przystań promowa i nowoczesny terminal znajdują się w Gdyni.
Jak zwykle wiosną lubi pokropić deszczyk, a my po krótkiej i sprawnej odprawie wjeżdżamy na prom. Najpierw krótki odpoczynek w wygodnej kabinie. Potem pora na mały rekonesans. Na pokładzie zaraz spotykamy kolegów po kiju. Wspólny kierunek to oczywiście Szwecja. Cel, jakżeby inaczej, szczupaki. Stena Baltica posiada niezwykle bogatą infrastrukturę gastronomiczno-rozrywkową. Restauracje, bary i sklepy wolnocłowe. Można błogo wypocząć przy łyku zimnego piwa. Przed nami bowiem ciężka, ale jakże miła wędkarska charówka. O 7 rano prom przybija do nabrzeża w Karlskronie. To niewielkie, ciche, portowe miasto. Liczy 60 tysięcy mieszkańców. Leży częściowo na stałym lądzie, częściowo na 33 wyspach rozsianych po przybrzeżnych wodach Bałtyku. Niektóre z nich są tak małe, że mieszczą się na nich jedynie pojedyncze domy. To typowe dla szkierowego krajobrazu. Po zjeździe z promu jedziemy na północ. Po drodze robimy sobie krótkie przystanki w szczególnie interesujących miejscach. Interesujących dla kogo? Oczywiście dla wędkarzy. Pierwszy postój nad rzeką Emon, słynącą z wielkich ciągów troci wędrownej. Woda jest tak bogata w ryby, że niektóre odcinki rzeki są dzierżawione za wielkie pieniądze przez elitarne szwedzkie kluby wędkarskie. A krajobraz nadrzeczny tak urokliwy, że nie sposób oprzeć się chęci fotografowania. Kolejny przystanek to Gamleby, położone na końcu zatoki Gamleby Viken. To znakomite łowisko szczupaków, szczególnie wiosną, kiedy na płytkich okolicznych wodach żerują po odbytym tarle. Dwa tygodnie wcześniej Maciek Rogowiecki bawił tutaj z grupą kolegów. Przez trzy dni złowili kilka sztuk w granicach metra długości oraz trudną do zliczenia ilość mniejszych ryb. Wreszcie przybywamy na miejsce. Szkiery Syrsan w niczym nie przypominają morza. Bardziej nasze polskie Mazury. Wszędzie las, pasy trzcin, pojedyncze drewniane pomosty. Szybko wypakowujemy bagaże i czekamy na gospodarza, który ma po nas przypłynąć łodzią. Tak, tak, samochód zostanie na brzegu, a my udamy się na niewielką wyspę. Tam spędzimy kilka dni odcięci od świata, skupieni na najprzyjemniejszym zajęciu pod słońcem – łowieniu ryb. Nasz gospodarz jest z zawodu rybakiem, ale ostatnio bardziej stawia na agroturystykę. Zbudował na wyspie trzy piękne domki i serdecznie zaprasza turystów. Liczy szczególnie na tych z wędką i trudno się dziwić. Okoliczne wody są tak bogate w ryby, jak polskie jeziora w czasach króla Jagiełły. A piękno krajobrazów dodatkowo sprawia, że wędkarski urlop w tym archipelagu to przygoda, której długo nie sposób zapomnieć. Czystość i przejrzystość wody wprawiają nas w zdumienie. Mały kład z przyczepką zawiezie nasze bagaże pod sam domek. Wyspa jest bardzo urokliwa, pełna zieleni i starych gospodarskich zabudowań. W powietrzu unosi się zapach lasu i morza. Nasza gospodyni robi trzy kursy i wszystkie bagaże są już na tarasie domku. Wewnątrz typowy szwedzki standard. Prosto i funkcjonalnie. Niczego istotnego nie brakuje. O
Oczywiście natychmiast przystępujemy do rozpakowywania sprzętu. Wszystkim bowiem spieszno nad wodę. Bardzo liczymy na woblery, szczególnie te bezsterowe. Przydadzą się też nowe, wolnotonące rippery. Nasi sąsiedzi przybyli na wyspę godzinę przed nami i już wyruszają na wodę. Szczęśliwcy! Ale pora i na nas. Wymarzony, wyczekany przez długie zimowe wieczory wędkarski urlop rozpoczyna się. Płyniemy łodzią zaledwie kwadrans. Wspaniałe miejscówki są tu niemal przy samej przystani. Będziemy łowić wyłącznie na spinning, gdyż tylko ta metoda dozwolona jest w Sirsam. Maciek rozpoczyna od dżerka. Starannie lokuje przynętę przy samym pasie trzcin, gdzie wiosną można spodziewać się nawet metrowców, a następnie prowadzi przynętę krótkimi, ale energicznymi szarpnięciami kija. Pierwsze branie ma jednak Piotr. Szczupak bierze nieopodal łodzi. Ryba ma masę około 2 kg. Teraz pora na Maćka. Jego szczupak to już prawdziwy okaz. Ma około metra długości i na oko w granicach 7 kg wagi. Wziął na metrowej płciźnie. Piękny esoks wraca do wody. Zabijanie takich ryb nie ma sensu. Tymczasem Jacek w innym miejscu zacina również piękną sztukę. Ryba walczy bardzo agresywnie, pływając przez dłuższy czas wokół łodzi. Ten szczupak ma również w granicach magicznego metra długości. Wziął na bezzaczepową błystkę na bardzo płytkiej wodzie, w miejscu, gdzie dno obficie porośnięte jest sztywnymi łodygami roślin. Specjalny chwytak, dzięki mechanizmowi obrotowemu, umożliwia skuteczne podebranie ryby, pomimo że szczupak szaleje, obracając się wokół własnej osi. Co tu dużo mówić? Wymarzony początek. Po takie ryby się tutaj przyjeżdża. Wyhaczenie ryby to także bardzo ważna czynność. Szczególnie, gdy chcemy darować jej życie. Należy robić to ostrożnie i w miarę szybko, aby szczupak mógł wrócić do wody bez zbędnych ran i w dobrej kondycji. Zarośnięta płcizna okazuje się doskonałym łowiskiem szczupaków. Wiosną żyje ich tutaj na pewno cała masa. Kolejne branie Jacek ma znów na błystkę typu spun. Idealną przynętę do prowadzenia wśród trzcin i gęstych wodnych zarośli. Nie jest wielki. Nie jest głęboko zbyt zahaczony. Może go ręką tym razem weźmiemy. A, się nie dał. Mocny stworzony. Nie mogę, nie, taki waleczny, że będę go się utrzymać. Chyba zaraz pójdzie. Teraz go mam. Dwójeczka.
z wody metrowej. Proszę bardzo. Delikatne wyhaczenie. Już tak. Błyska ten. O. I delikatnie wypuszczamy, bez niepotrzebnych ceregieli. O. Pewnie będzie odpływał. Zaraz. No, naprężył się. To jest ryba w dobrej kondycji. Na trzecie branie czekamy tylko kilka minut. Pora poszukać innych ciekawych miejsc. Jest ich tutaj bez liku. Maciek i Piotr również zmienili miejsce. Starają się znaleźć ostre spadki dna przy samych trzcinowiskach. To najlepsze miejsca na grube sztuki. Można wówczas obławiać zarówno płyciznę, jak i głęboką wodę. Na przykład przy pomocy dużej gumy prowadzonej techniką opadu. Zaczyna się chmurzyć, a wiosna to czas przelotnych deszczy. Często zaskakują wędkarzy na łowiskach. Należy więc pamiętać o nieprzemakalnym ubraniu. Ulewa trwa jednak tylko kilka minut, a po niej wszystko wraca do normy. Wracają też brania ryb. Kolejnego szczupaka Maciek łowi na swego ulubionego czerwonego slajdera, prowadzonego w pasie trzcin. Pora kończyć pierwszy, jakże wspaniały rekonesans i udać się na odpoczynek. Jutro przecież znowu wyruszamy na cały dzień nad wodę. Ranek wita nas pochmurną pogodą. Dzisiaj będziemy łowić w towarzystwie przewodnika. Grim Mackenzie to niezwykle sympatyczny Australijczyk, który ożenił się ze Szwedką i osiadł na stałe nad Bałtykiem. Grim jest doskonałym wędkarzem. Tutejsze krajobrazy oczarowały go, a możliwości łowienia ryb uznał za co najmniej tak dobre, jeśli nie lepsze niż w swej starej ojczyźnie. No i ten brak presji wędkarskiej. Dziś łowimy na zupełnie nowych miejscach, znacznie bardziej oddalonych od przystani. Pierwszego szczupaka, tak jak wczoraj, zacina Piotr. Ryba ma widoczne ślady po ataku znacznie większego drapieżnika. Na
rozległej podwodnej łące znajdujemy prawdziwą obfitość małych i średnich szczupaków. Szkierowe zatoczki oczarowują swym pięknem. Jest tu cicho, odludnie, a przyroda dzika i piękna. Otacza nas aromatyczny zapach lasu. Na jednej z wysepek urządzamy sobie lunch. Taki gorący posiłek w trakcie wędkowania to zwyczaj z wszechmiar godny polecenia. Daje chwilę wytchnienia, pozwala porozkoszować się pięknem przyrody i co najważniejsze, dodaje sił przed dalszym wędkowaniem. Dzisiaj w menu szwedzkie kiełbaski z boczkiem pieczone na turystycznym grillu. Do tego łyk zimnego piwa. Niebo w gębie. Po posiłku obławiamy jeszcze okoliczne płycizny, ale bez brań. Pora więc w drogę na nowe łowiska. Ryby znajdujemy w jednej z kolejnych zatok, jak zwykle przy pasie trzcin. Nie są to duże okazy. Na te większe musimy jeszcze poczekać. Pogoda powoli poprawia się, a piękno szkierowych zatok i wysepek urzeka. Niemal wszędzie szczupaki. Ich ilość jest doprawdy zdumiewająca. Łowienie ryb w takiej scenerii to dodatkowy atut szwedzkich łowisk. Nie wiadomo, co robić. Wędkować czy zająć się fotografowaniem w popołudniowym słońcu? Płytkie szkierowe zatoczki są znakomitymi tarliskami białej ryby. Na jednej z nich widzimy uciekające przed łodzią olbrzymie liny. Wśród gęstej roślinności podwodnej żyją także wielkie stada szczupaków, więc i tu warto spróbować. Grzbiety wielkich linów i leszczy raz po raz znaczą powierzchnię wody. Wpływamy do małej zatoczki z portem jachtowym i wrzucamy do wody przynęty. Maćkowi wydaje się, że ma wreszcie dużą sztukę, ale to klasyczna zmyłka. Ten dzień kończymy wprawdzie bez metrowca, ale na zawsze zakochani w pięknie szwedzkich szkierów. A potencjał łowiska jest tak wielki, że jutro na pewno trafi się coś większego.
Wyruszamy na wodę zaraz po śniadaniu, z nowymi siłami i nadziejami. Grim pokazuje nam, gdzie dzisiaj będziemy łowić. Tereny okolicznych szkierów są ogromne. Wszędzie praktycznie występują szczupaki. Ale aby złowić dużą sztukę, trzeba mieć odrobinę rozeznania wody, no i oczywiście wędkarskiego szczęścia. Jeszcze tak tydzień, dwa temu szczupaki siedziały w trzynowiskach. Ale nie dlatego, że miały tarło, bo tarło skończyły 3 tygodnie wcześniej. Tym przynajmniej tak twierdzą miejscowi przewodnicy. Natomiast teraz widać, że się szykuje do tarła płoć. Tych ryb jest mnóstwo. Syrsan, mnóstwo. I teraz szczupaki jakby wróciły do tych ścin i poszły za płocią. Ale, chyba na skutek ochłodzenia płoć troszkę zwolniła tempo tarła i szczupak się cofnął. I teraz rzucamy w trzciny i brania są albo na granicy trzcin, albo już troszkę przed. Troszkę przed, na otwartej wodzie. Widać, że szczupaki mają mieszane uczucia teraz. Czy lecieć do trzcin, gdzie płocie się tak niebrawo ruszają, czy czekać na bardziej dynamiczne tarło. Więc je łowimy tak, rzucając na granicę trzcin i ściągając po stopu. Ale nie do tych głębokich miejsc, które zwykle obławiamy latem. Czyli coś pośredniego. Na branie nie trzeba długo czekać. Wszystko zahaczone, abyśmy go nie stracili. Jeszcze ma ochotę walczyć, o. Wyrokodonym charakterystycznym, minurek jeszcze. Jaki ja coś? O, taki ze 3 kilo. Nie zamierza odpuszczać jeszcze. No szczupak powoli już słabnie, ale ma dobrą kondycję, bo jest bardzo gruby. Tutaj są grube szczupaki, krótkie i grube. Zahaczony w kąciku pyska. Nie jest olbrzymem, ale cały czas ma ochotę walczyć. Próbujemy może. Nie wiem, czy uda mi się go chwycić ręką. Chyba jest za duży, wyrwie mi się. Spróbujemy. Tak. Nie dam rady chyba. Jeszcze raz spróbujemy. Nie obejmuję mu karku, ma taki gruby kark. Jeszcze trochę się z nim pobawię, się uwolni pewnie. Daleko jeszcze 3 metry, no. To co na chwilkę. Jest. Tak. Trzeba przytrzymać, żeby się robił krzywdy. Tylko od razu wyhaczę. O, teraz jest bezpiecznie, mogę go chwycić. O, raz. W tym czasie Piotr, Maciek i Grim próbują na płytkiej wodzie przy samych trzcinach. Bywa i tak. Siedź.
Wreszcie Grimm zacina rybę o rozmiarach znacznie przekraczających przeciętną. Szczupak zaatakował Jerka, wychodząc do góry z głębszej wody przy ostrym spadku dna. Ryba jest silna i nieustępliwa. Dynamiczne zdjęcia wędkarza i ryby w trakcie holu są zawsze znakomitą pamiątką. Piotr nie marnuje więc okazji. Teraz trzeba podebrać rybę. Najlepszy jest do tego celu specjalny chwytak, który zaciskamy na dolnej szczęce ryby, a potem unosimy ją do łodzi. Szczupak ma na pewno metr długości. Jest więc trofeum bardzo pożądanym przez wędkarzy. Zdaniem Grimma takich ryb są tutaj setki, a nawet tysiące. To również dzięki temu, że przepisy zabraniają zabijać ryby poniżej 80 cm długości. Pewnie, że okazy nie trafiają na wędkę codziennie, ale szansa na metrowca jest w Sirsam naprawdę ogromna. Na wietrzny brzeg jest zawsze dobrym miejscem na duże okazy drapieżników. Ta woda mętna i brudna, pozornie, to jest sama czysta przyroda, ponieważ to są pyłki sosny kwitnącej w tej chwili. To jest świetny okres na szczupaki. Kolejną rybę za chwilę zacina Maciek. Ten szczupak nie jest już taki duży, ale walczy nadzwyczaj dzielnie. Ryby biorą raz po raz. W ciągu godziny wyciągamy kilkadziesiąt sztuk. Obławiamy pas przybrzeżnych trzcin, a szczupaki są dosłownie wszędzie. Biorą albo w samych trzcinach, albo na pograniczu płytszej i głębszej wody. Doskonałe są miejsca, gdzie przy samych trzcinach woda ma przynajmniej 2 metry głębokości. To tak zwane bankowe szczupakowe stanowiska, w których można spodziewać się brania ryby każdego rozmiaru. Szkierowe szczupaki są mimo wiosennej pory piękne, grube i dorodne. Ich łowienie to sama frajda.